w ogóle wiecie, jak to się stało? Dlaczego jakiś gigantyczny żółw pożera jabłka z mojego sadu? O, Redy, pan Tortasnap powiedział, że jest głodny, ale dał mi uroczyste słowo, że zje tylko odrobinę. Ja wątpię, czy on wie, co to znaczy odrobina. Misio Spajkuś! Applejack i Pinky, zajmijcie się nim. Rainbow Dash, Rarity i Fluttershy, ratujmy Spajka. Grzecznie tylko raz. Wypuść mojego przyjaciela! A teraz proste zaklęcie teleportacji wystarczy. Stój, intruzie! Odsuńcie się, kochani. Moja siostra i ja zajmiemy się bestią. Tyle razy potrzebowałyśmy ich pomocy, a one pojawiają się do tego? Właśnie, zamierzałam zrobić to samo. Jeny siostro, fajna zabawa. Nie musicie nam dziękować. Szczerze mówiąc, ostatnio doszłyśmy do wniosku, że trochę brakuje nam adrenaliny. Przeżywania życia, a nie tylko snucia sennych marzeń. Chcemy zmieniać rzeczywistość poza salą tronową. Myślicie, że to im się teraz będzie często zdarzać? Ojej, musimy kogoś poprosić, żeby naprawił tę dziurę. To jest bardzo niebezpieczne. I od tego właśnie macie nas! Pomiędzy Zmierzchem a Świtem. Nie mogę tego odczytać! Poprowadzić wędrówkę młodych przewodniczek. Przez tę mapę błądzimy w kółko! Czy ktoś tu zabłądził? Nic się nie bójcie! O nie! Stało się coś okropnego. Panna Cirelli zamówiła dziś do szkoły babeczki, a ja kompletnie zapomniałam je upiec. Żaden problem! My! Uczniom grozi głód? Nie na naszej wachcie. Bierzmy się do pieczenia. A potem przeprowadziły babcię Smith przez ulicę. A przecież nawet nic nie jechało. Nie, żebyśmy nie doceniały ich pomocy. Ale Celestia i Luna zachowują się tak, jakbyśmy niczego nie umiały zrobić. Jak w tej sytuacji mamy nauczyć się rządzenia ekwestrią, jeżeli one załatwiają nawet najmniejszy problem za nas? Może księżniczki zmieniły zdanie i doszły do wniosku, że jednak nie nadajemy się do tego, by chronić Ekwestrię? A może to jest tylko chwilowy kaprys, który im niedługo przejdzie? O! Zebranie strategiczne! Co nam zagraża tym razem? Szalejący potwór? Złe zaklęcie? Problem przyjaźni? Jesteśmy gotowe do każdej akcji. Świetnie. Ale czy coś się stało? Bo wiecie, ostatnio często nam pomagacie, a przecież macie o wiele ważniejsze książęce zajęcia, także... Na tronach spędziłyśmy już za dużo czasu, a prawdziwe życie toczy się tutaj. Chwila, czyli to o to chodzi? Nie chcecie już być księżniczkami? Niezupełnie. Walka z lasem Everfree u boku Star Swirla pokazała nam, ile nas ominęło. Więc zamiast spędzać dni na rządzeniu... A nocy na pilnowaniu snów! Chcemy spróbować tego, czym wy się zajmujecie. Ratować świat, mieć tysiące przygód, kąpać mrówkojady. I jestem pewien, że Fluttershy jest jedyną, która to robi. Ale jest jeszcze tyle fajniejszych zajęć niż latanie za nami. Wow! Wypiszcie sobie wszystko to, czego nie robiłyście, a zawsze chciałyście. Założę się, że będzie tego sporo. Co za intrygujący pomysł. Tylko, że trudniej wyjaśnić w zamku naszą nieobecność, jeśli nie jest spowodowana nagłą interwencją. Spokojnie, zastąpimy was w tym czasie. To będzie dla nas okazja, żeby poćwiczyć tak na przyszłość.
Ale to będzie dla ciebie dodatkowa praca. Dziękuję, Twilight! To wielka ulga wiedzieć, że królewska łabędzia Gala jest w dobrych kopytkach. Że co znowu? Lista rozrywek! Tak się cieszę na te nasze wolne dni! Będziemy mogły robić to, co chcemy. A ty wiesz, co to znaczy? Wypoczynek! Chodzi o to, że każdą noc spędzam w intensywnych snach kucyków i marzy mi się urlop w zwyczajnym świecie. Rozumiem cię, ale dla mnie każdy dzień jest właśnie zwyczajny. Spotkania i dekrety, rozmowy o dekretach i dekrety o spotkaniach. A ja pragnę ekscytacji! Nie wiem, jak możemy to pogodzić. Chyba, że... Będziemy po kolei robić to, co lubimy. Podróż sióstr! A ja mam dla nas idealne stroje na tę okazję. Zaczekaj chwilę. Czyli styl siostrzany. Będziemy wyglądać jak turystki. Prawda, że są ładne? Ja też mam dla nas parę gadżetów. Okulary, spray na owady, buty, odkażacze do kopyt i przekąski na podróż. Musisz dodać wody. No i co myślisz? Wszystko jest super, siostro. A oto instrukcje, jak przygotować królewską łabędzią galę. Jeśli wszystko spisałaś, na pewno damy radę. Dobrej zabawy! Jeszcze jedno. Będziecie odpowiedzialne za słońce i księżyc, jak nas nie będzie. Umieściłyśmy część naszej mocy w tym amulecie. Możesz go aktywować za pomocą magii. Najlepiej o świcie i zmierzchu. Prawda, że to nie jest jakiś straszny ogrom odpowiedzialności? Nie zawiedziemy was, księżniczki. Czy tam jest napisane, co to jest ta łabędzia gala? Wychodzi na to, że jest to uroczystość dla łabędzi z Królewskiego Jeziora. Zbieramy je, prowadzimy ulicami i kończymy przyjęciem w zamku. Jedno pytanie. Po co? To nieważne. Mamy okazję pokazać Celestii i Lunie, że nadajemy się do tej pracy. Jeśli one sobie ze wszystkim radzą same, to na pewno my też. Wspólnie. Doskonale. Obawiam się, że nie czytamy tych samych zwojów. Pamiętaj, siostro, od tej chwili jesteśmy zwykłymi, beztroskimi kucykami. Zostawiamy za sobą dworskie życie i teraz nawet nie będziemy latać. Oczywiście, będzie całkiem inaczej. To tak jak powiedziała Pinkie Pie. Do odkrycia pełno rzeczy jest, gdy wołacie świat. I przed sobą całą listę wrażeń masz. Wyruszamy ku przygodzie, idealny to dzień. Omijało to w pałacu wciąż nas. Bo nie zna ciebie nikt jak młodsza siostra. Bo nie ma towarzyszki lepszej nikt. Bo nie ma drugiej jak ty, to znany fakt. Bo nie ma to jak ty i ja. Spacerować możesz sobie za murami co dnia i postawić gdzieś na plaży tron. Ale wolę, szczerze mówiąc, jechać sobie w trasę długą, zostawiając gdzieś daleko w tyle dom. Bo nie zna ciebie nikt jak starsza siostra. Bo nie ma towarzyszki lepszej nikt. Bo nie ma drugiej jak ty, to znany fakt. Bo nie ma to jak ty i ja. Rzeczy jest, gdy wołacie świat i przed sobą całą listę wrażeń masz. Choć ochotę mam odpocząć, już znużył mnie trud. Nadzieję mam, że chwilkę mi dasz. Bo nie zna ciebie nikt jak siostra. Bo nie ma towarzyszki lepszej nikt. Bo nie ma drugiej jak.
Nie przeżyjesz swej przygody, jeśli zamiar masz spać. Nie odznaczysz rzeczy z listy, leżąc tak. Masz przed sobą wiele tras. Najpierw proszę, daj mi czas. Na takie wzgórza sił mi jednak brak. Księżniczki, przybyliśmy, aby... Zastępujemy ich wysokości. W czym możemy wam pomóc? No proszę, co za niespodzianka. Świetnie. Chcielibyśmy w tym roku stanąć na czele Komitetu Łabędziej Gali. Co za ulga! Dziękuję, ale zajmiemy się tym same. Doprawdy? Cóż, życzę powodzenia. Jak przyjmiemy pomoc, to tak jakbyśmy się przyznały, że jesteśmy mniej kompetentne niż księżniczki. Poza tym, łabędziowe przyjęcie to musi być prosta rzecz. Tak! Wystarczy tylko wypolerować zbroję, zrobić poncz, pozłacić dywany, napuszyć ciastka, wyłożyć dywanami ulicę Kaperlotu. Czytać dalej? Celestio, ponieważ jesteśmy trochę zmęczone, może zróbmy teraz coś, co nie będzie zbyt szalone? Dokładnie to samo myślałam. Pijąc herbatę, będziemy sobie przypominać ten magiczny dzień. Rozumiem, że dobrze się bawiłaś. A teraz zrobimy coś, co ja zawsze chciałam zrobić, ale nie mogłam z powodu nocnej pracy. Kolejny zjazd na linie? Nie. To jest urząd pocztowy! No tak, widzę. Tylko pomyśl, wszystkie przesyłki Ponyville przechodzą tędy. Niesamowite, prawda? Jeden znaczek, proszę. Jeszcze chwila. Nie musiałaś kupować znaczka, jeśli chciałaś mi dać tę kartkę. Tak, ale ja ci jej nie dałam. Kucyk pocztowy wziął ją ode mnie, przeczytał, kto jest adresatem i dał ją tobie. Tu chodzi o ten proces. Czy zdajesz sobie sprawę, że jeszcze nikt dotąd nie schodził na dno tej jaskini? Ciekawe dlaczego. Zawsze chciałam tego spróbować. Czyż to nie cudowne, siostro? Do odkrycia pełno rzeczy jest, gdy wołacie świat. Nieskończenie wiele przygód znajdziesz tu. Nasza mała lista może jednak długa ciut być. No i trzeba się wysilać nam znów. Lecz pewnie będzie łatwiej, będzie lżej. Po nocy zjawia się zawsze dzień. Teraz ja chcę coś wybierać. Na kajaki chodźmy teraz. Ta przygoda już zaczyna męczyć mnie. Księżniczko Twilight! Dotarła do nas informacja, że na Królewskiej Łabędziej Gali nie będzie podana rukiew wodna. Za mało jej w zamkowej kuchni, żeby... Nie mów tego mnie! Powiedz im! I zrób coś wreszcie z tymi górami śmieci na zewnątrz. Służby komunalne strajkują, a królewscy dywaniarze nie mogą wykonać swojej pracy. Czy ty wiedziałaś o istnieniu królewskich dywaniarzy? Na mój wąs. Mam nadzieję, że to nie są ostateczne dekoracje na galę. Brak kultury. Dziękujemy za tę konstruktywną krytykę, ale nie mamy czasu na pogaduszki, więc... O, no cóż, czy dobrze się bawisz na swoim super relaksującym pikniku, siostro? Bawiłabym się, gdybyś nie kazała mi się przedzierać przez milion kłujących krzaków. To było mniej męczące niż to straszne wycie, na które mnie zawlokłaś. To był Ponyliaczy i to jest opera. Przez ciebie wyszłyśmy wcześniej, chociaż to była moja kolej. O, wiesz, słuchaj, Luna, ciebie to się nie da uszczęśliwić.
Bo ty wcale nie chcesz, żebym była szczęśliwa. Wszystko muszę robić po twojemu. Wolałabyś, żebym nie wróciła, bo mogłabyś rządzić sama. Czy myślisz, że ja lubię taką presję? Bycie odpowiedzialną za wszystko w Equestrii i za ciebie? Wolałabym mieć siostrę, na której mogę polegać! Którą możesz rządzić! Uspokój się, Luna! Nie! I nie waż się używać na mnie głosu Canterlotu! Ta podróż byłaby o wiele lepsza, gdybym ją odbyła sama! Dobra! Przypomniałam sobie o czymś, co zawsze chciałam zrobić. Być sama! Wychodzi na to, że obie mamy to samo na liście. Przepraszam za złe wieści, ale podwórze jest pełne łabędzi, które czekają, żeby wejść. A jeszcze nic nie jest gotowe! Jak Celestia i Luna mogą same rządzić królestwem i urządzać taką galę? Och, zabawne. A co tu konkretnie jest zabawne? Księżniczki nigdy same nie zajmują się organizacją uroczystości. Naprawdę? Oczywiście, że nie. Od tego mają komitet planowania gali. Ta ilość pracy wymaga wielu kopyt. Czy to cekiny? Brak kultury. Nowy plan, dziewczyny! Będziemy rozdzielać zadania! Ty, pomóż przy jedzeniu! Przynieś kryształy i purpurową satynę! Powiedz kucykom przy bramie, że uroczystość będzie lekko opóźniona. Jeśli to nie będzie dla ciebie kłopot. Kogo poprosić o sprzątnięcie tego śmietnika? Ja mam pomocnika! A więc to tak się rządzi Equestrią. Życie jest o wiele spokojniejsze bez mojej siostry rządzisi. No i komu potrzebna ponura, wiecznie niezadowolona siostra? Dlaczego, księżniczko, nie użyłaś kremu z filtrem? Jest coś takiego? Celestia by mnie ostrzegła, gdyby tu była. To mają być dwa zakręty w prawo, czy dwa zakręty w lewo? Luna ma lepszy zmysł orientacji. Myślałam, że wejście na Flimeinjaro jest na mojej liście. Nie naśladuję cię. Chciałam zobaczyć wschód słońca. A ja zachód księżyca. To jak ci upłynął dzisiejszy dzień? O, wspaniale. Fantastycznie. Naprawdę, super. Tak, mnie też. Chodź. Ze mną, jeśli chcesz. No wiesz, jeśli chcesz. O, cóż, i tak idziemy w jedną stronę. Tu jest niesamowicie pięknie. W słońcu widok musi być cudowny. Ta noc jest naprawdę szczególna. Szczęśliwa gwiazda! Pokazałaś mi je, kiedy byłam malutka. Mam nadzieję, że nie byłam wtedy rządzisią. Przebywanie z siostrą cały czas jest trudne, ale bycie bez niej jest jeszcze gorsze. Dobrze to wiem. Ale nie zamieniłabym cię na żadną z przygód na mojej liście. Nawet na park linowy? Nawet na park linowy? Przepraszam za to, co powiedziałam wcześniej, ale czasami jest mi niełatwo być młodszą siostrą. Wierz mi, rola starszej siostry też ma liczne minusy. Proszę, wybacz mi. Ach,
Słońce i księżyc razem? W tym samym czasie? Ten widok coś mi przypomina. Myślisz, że Twilight może mieć kłopoty z amuletem? Lepiej chodźmy jej pomóc. Okej, chyba już wiem! Sunburst powiedział, żeby zresetować amulet z tym! Przekręcić śrubkę? Nie więcej niż pół obrotu. Czy ktoś ma taśmę klejącą?